cześć, jestem Paula i witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Dawid i będziemy testować przekąski z Dillsa. Mam tutaj pełną, taką dużą siatę, więc będę to testować. Będą to głównie chipsy. Przeważnie. W sumie tylko chipsy, ale w różnych odsłonach, bym tak to powiedziała. Ja się ich trochę boję, tych niektórych. Ja już nie pamiętam, co tam jest, bo kupiliśmy to jakiś czas temu. Więc jeśli jesteście ciekawi, zachęcam właśnie do oglądania. Pamiętajcie też o kciuka w górę, subskrybujcie kanał. No i zaczynamy. Dobra, to co? Wyciągam po kolei, nie patrząc, co? Okej. Okay. Ja się patrzę, co patrzyła. No bo musiałam widzieć, jak się nie stąpię, nie? Dobra, mamy takie. Są to chipsy chyba krabowe ze szparagami, ale nie jestem pewna. To są też jakieś oliwki narysowane. No to może tylko paczka w ogóle tutaj jest taka. No nie wiem, ale... Przeczytaj z tyłu, będzie napisane. Na pewno jest gdzieś... Nie ma po polsku. A tu. Niesmażone. Zawierają 30% mniej tłuszczu w porównaniu do większości innych chipsów. Chipsy ziemniaczane o smaku kraba i śródziemnomorskich przypraw. Czyli krab. Ciekawe. Jest to ciekawe. I co? Ładnie pachną? Jak chipsy, ale inaczej wyglądają. No te takie coś a la pizza, coś no, tak... Ale zobaczcie w ogóle jaki mają kształt, bardziej takiej prażynki. Bierz. No ale całkiem spoko. Zalatuję taką rybą. Nie są złe, da się to zjeść, ale tak... Nie, zalatują... Gdzieś kiedyś pamiętam herbatę jakąś, bardziej to jest tak z dzieciństwa i ona coś takim, tak... Koperkowa? Herbatą zalatywały. Trochę nie dziwne, wiem. Ale w sumie dobre. Takim lekko jakby octem. Wiesz co, ja daję 7 na 10, bo nie jestem w stanie je zjeść. Ja dam 8. Dobra, to lecimy dalej. Kolejne. Wyglądają na ostre. Ziemniaczane o smaku wołowiny i chrzanu. O, to może być ciekawe. W ogóle jakaś świąteczna paczka. Zobaczcie, już czujemy klimat świąt. Wołowina się podaje z gałązką. Ale teraz nie pamiętam, jak to było. Nie świerku, tylko jodły. Żeby coś, ale świerdzi. Dziwny zapach taki. Znowu taki kształt mamy. Dobre. Bardzo dobre. No. No. Lekko kostkowate. Mogłoby być bardziej... Właśnie chrzanu ja nie poczułam, poczułam wołowinę. Ale bardziej intensywne by mogło być. Przez to dam 8 na 10, bo są lepsze niż tamte. Ja dam 9. To są lepsze. No naprawdę. Są lepsze. Mocne ale są. Mogłyby być troszkę mocniejsze. Ja, ale, chyba, że ja po prostu miałem takiego mocniejszego, bo ja mam bardzo mocny smak. No. Nie, nie. Ja to się lubię, że... To jest mocniejsze, no. Bardzo dobre. Ale ja zostaję przy 8 na 10. Ja daję 9. Ale bardzo dobre. Będę cię o jeden przebijał. Dobra, to lecimy dalej. Ser pleśniowy. Aż się boję tego zapachu. No ja pomogę pierwszy. Dziwny. Ocet ze starą skarpetą. Dziwny, ale dobra, próbujemy. Pieczarkę jakbym miał. Dobra. A to mi się upluła. No rzeczywiście daje za pieczarką. Naprawdę pieczarka. Cebula w proszku, ser, pietruszka w składzie, ale... No naprawdę pieczarkowe. Ale dobre, bardzo dobre. Względem zapachu... No to byś powiedziała, że świństwo. Ale w smaku one są bardzo dobre. Mhm. Ale jak na razie mi najbardziej smakują 9 na 10. No ja 9,5. Ha, ha.
Ale prawdę, prawdę dobra. To mi sobie nie będzie smakować solą himalajską, bo ja nie lubię solonych chipsów. No ale ty lubisz, więc no, zobaczmy. Czym dają? Rozpuszczalnikiem. One wszystkie pachną tak samo w sumie. Dobra, smakuj. Ja czuję, że to będzie niedobre dla mnie. Porażynka jakbyś zjadła. Tu jest tą sól? Bo ja nie czuję. Nie dobra, możemy. Nie wiem, dla mnie prażynka, typowa. 3 na 10. No ale ja nie lubię solonych chipsów. Tak, z 5. Maksymalnie. Jak na razie najgorsze w sumie. Ogólnie najsłabszy smak. No. Nie są najgorsze, ale jest najsłabszy smak. I teraz coś... specjalnego. Chipsy konopne. Nie wiem, czy jest tu gdzieś coś po polsku napisane. Jest. O smaku kwaśnej śmietany, cebuli i z białkiem konopnym. Jestem ciekawa. O! A to są kulki! Dobra. Wiesz. Zobaczcie, jakie kuleczki. Mocy. O! Wow. Szału nie ma. Zęby mi się zakleiły. No bo tak tak. Chitosy korzekowe. Ale tak twarde. Ale szału nie ma. Ogólnie to jest najbardziej tą śmietanę. Całkiem dobre. Tylko że strasznie twarde. Ale mi tamte lepiej smakowało. Nie, to szału nie ma. 5 na 10. No. Dobra. Jeśli chodzi z takich normalnych paczek, mamy już wszystko. Teraz mamy coś innego, co w sumie zobaczyliśmy pierwszy raz właśnie w Dillsie. I są to takie paczki. I tu mamy na przykład boczek. Jestem ciekawa, jak to właśnie będzie smakować. Czy jest tu coś po polsku? Jest. Chipsy ziemniaczane formowane o smaku bekonu. No to zobaczmy. Ale to też czuję te kulki na zębach. Aż takie uklejone. Z wody? No, odkręć ja. Dobra, po długiej batalii dostaliśmy się mniej więcej do tego. I to wygląda tak o w ten sposób. Nie wiem, czy pisałeś jakoś? Spróbuję. To jest takie podłużne. Aha, to się tak kruszy. No bo mówię, że to szatało. O, wysuń. One są takie długie. Tu już łamałam i już posmakowałam chyba. No, weźmy tego jednego może na pół. Smakują jak? Dobre. Star chipsy bekonowe były, czy co to były za chipsy? Nie wiem. Jakieś były bekonowe? Nie. Te takie jakby a la łódeczki, one były żółte i po środku było, były brązowe. Z czego to było? Nie wiem. Ale dobra. No. 8. 7, 8. A 8 na 10. Teraz mamy cebulowe, czy cebulowe? No chyba są, nie? Kwaśnie śmietany z cebulką, tak. Coś takiego. Mamy już teraz nożyczki. Nic mniej. Więc nie. Będzie tak łatwiej. Bierz pół. Dobra. Mocne. Mocne, no. Ale w ogóle te bekonowe też mają mocne. Ale te, wyśmienite. 9 na 10. Bo nawet 10 na 10 bym dała. No i ja w sumie względu, że fromaż coś mi się przejadło. To dam 9. Ale naprawdę, naprawdę dobre. Dobra, no dobre dalej. W tej serii, nie? Ciekawe, czy jeszcze będą w ogóle. No, ale jak na razie wszystkie, oprócz soli himalajskiej tak naprawdę, wszystkie mi smakowały. Mi te konopne średnio. No w sumie, ogólnie w smaku dobre, ale no bardzo, bardzo twarde. Dobra, średnio. Lecimy dalej. Mamy grzybowe.
palca. Dobra. Ugryzłem się w język, jak chciałem. Śmietany i grzybów też znowu mamy. Też mogą być ciekawe. Ty, nie jedz mi nożyczki, chcesz mi zjeść. Tamte były lepsze. To są takie mdłe. No bo gryby. Borowiki bodajże. Dobre, ale mdłe. 6 na 10. 8. I ostatnia. Ja mam inny smak, także mi bardziej takie dziwne rzeczy smakują. A ja lubię właśnie wyraźne rzeczy, takie, nie wiem, mdły. Ostatniego mamy kraba. Mów też dawaj. Krzywe to mam jeszcze chyba są. IKEA. No. Aha, dwa miałam. Dobra, biorę go. Nieważne. Nic nie widział. Ej, te bardziej kraby dają. Takie te paluszki krabowe, jak się kupuje. Nikt nie widział. Mi spasło. Dobre, ale dziwne, rybne. O, paluszki, te paluszki krabowe. Ale z jakiegoś powodu mi to smakuje. 9 na 10. No, też będę do 9. Ogólnie wszystkie tak. No to jest grzybowe, no to chyba 8, tak? Mhm. Ale reszta... 8, 7, naprawdę. Ale reszta... To smakowało. Bardzo dobre. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękujemy Wam za oglądanie. Jeśli chcecie więcej tego typu testów, piszcie mi koniecznie na dole w komentarzu, a może coś jeszcze ciekawego przetestujemy. Na dzisiaj już bardzo Wam dziękujemy za oglądanie i do następnego. Pa!